Cześć. Cześć. Jesteśmy w Łodzi, nagrywamy Outfit of the Day. Ja i Karolina z kanału Stylizacje. Zaraz zobaczycie, w co byłyśmy ubrane. Boże, tam z drugiej strony jakiś człowiek się na nas patrzy. Niech się patrzy. No i ja mam, zobaczcie, jaką mam super fryzurę, za chwilę wam jeszcze pokażę, a jak ją zrobić, będzie tutorial u Karoliny na kanale, także sobie wszystko zobaczycie. Także... A ja wam powiem od razu, że Łódź jest bardzo piękna, szczególnie ta część sklepowo usługowa. Manufakturowa. Manufakturowa, świetna i muszę przyjeżdżać tu częściej. Jestem tu pierwszy raz od w ogóle 100 lat. I już mnie zaprosiła i w ogóle super spędziłyśmy. Byłyśmy wczoraj na imprezie, na zakupach złaziłyśmy się tak, że po prostu mamy obtarte nogi, wszystko nas boli, ale generalnie było super. Także zapraszamy was do oglądania. Spoko. Pa! Cześć, jesteśmy dzisiaj w manufakturze. Dzisiaj będzie Outfit of the Day. Mam gościa specjalnego w filmiku, ale to wam pokażę za chwilę. No i co mam na sobie? Jest mega gorąco, wydawało mi się, że jest chłodniej, jakoś tak za ciepło się dzisiaj ubrałam, ale nieważne. Mam na sobie bluzę z Vero Mody, spodenki z szuszką.pl, kozaczki są z Prima Mody i mój nowy nabytek wczorajszy z zakupów, torba z Parfois z pieskiem i z kością. I jeszcze mam dwa nowe pierścionki. Musisz powiedzieć skąd. Nie wiem, jak to się mówi. Dirbeck and Kern. Powiedz nam o tym. A, i jeszcze fryzurę. Jeszcze zobaczcie, mam fryzurę. A powiedz nam o tym. Opowiedz nam o tym. Karolina z kanału Stylizacje, linka będziecie mieć na dole. Zrobiłam taki piękny warkocz. On już jest po imprezie, więc jest trochę zmęczony, ale generalnie daje radę, także no, także to by było na tyle. Cześć! Jestem gościem dzisiaj, jak widzicie, uszusz. I co mogę powiedzieć o moim outficie? Jest trochę niewyjściowy, bo wzięłam za mało ciuchów, myślałam, że sobie coś kupię. Sklepy były już wczoraj zamknięte, niestety. Sobie wczoraj fajny pierścionek czytam. Dirbeck Kern. Te pierścionki mogę wam bardzo polecić, bo mam już kilka i one są no, niezniszczalne, są bardzo dobrej jakości, z kryształami, które mają dożywotnią gwarancję. Piękna naprawdę robota. Ja też mam. No. Ten, nie pierścionek, zegarek kupiłam sobie wczoraj w Parfois, też na wyprzedaży za 54 zł. I strasznie mi się spodobał, już mnie namówiła, powiedziała, że to jest taki nudziak uniwersalny w sumie i wygląda fajnie. Mam wielką torbę, którą kiedyś kupiłam w H&M-ie. Przepłaciłam za nią, bo kosztowała 120 zł. Ja ją zawsze biorę na wyjazd, jest taka no naprawdę tutaj pakowna, mam tutaj dużo, jest ciężka. Moja przyjaciółka Magda kupiła sobie taką samą w C&A za 39,90 chyba miesiąc po tym. Ona ma już ponad 3 lata, no ale zawsze ją zabieram ze sobą. Sukienkę, taką sukienkę, tunikę, coś takiego mam z H&M-u. Kupiłam ją w Lumpeksie za 15 zł, ale pamiętam, że kiedyś w H&M-ie były. No i buty moje ukochane, miętowe, już zabrudzone z H&M-u za 39,90. Mam je we wszystkich kolorach, bo mają moją 40 i po prostu śmigam w nich cały czas. Także to jest cały mój outfit, nie jest zbyt specjalny, no ale chciałyśmy się nagrać bardzo.